Cześć, dzisiaj mam jeden z tych dni, kiedy wróciłam bardzo późno, bo po pracy miałam kilka spraw do załatwienia, jestem głodna i mam ochotę na kolację, która będzie pełnowartościowa, jednocześnie nie mam za dużo czasu, aby ją przyrządzić i też jeszcze chciałabym, aby ta kolacja była zgodna z zaleceniami dietetyka, do których postanowiłam wrócić i powoli wdrażać je w swoje życie. I pokażę Wam banalnie prosty przepis na wysokobiałkowe danie, które nie wymaga dużo zachodu, które wymaga tak naprawdę wizyty w jednym z dużych znanych marketów, czy to będzie Biedronka, czy to będzie Lidl, czy Piotr i Paweł, czy jakikolwiek inny sklep, który jest dobrze zaopatrzony. Wszystkie te produkty, które Wam za chwilę pokażę, na pewno tam znajdziecie i to jest coś, co mnie nasyca, co mi poprawia humor i jest zdrowe, nie ma niepotrzebnych węglowodanów, których oczywiście nie potrzebuję wieczorową porą, bo musimy nasz metabolizm teraz trochę spowolnić. Tak więc słuchajcie, zabieramy się do roboty. Pierwsze skrzypce grają dzisiaj krewetki, będziemy je smażyć. To są krewetki mrożone, to nie są tigery, to są te takie mniejsze. One już są obrane, nie mają główek, nie mają jelita, więc musimy je tylko delikatnie rozmrozić. Zaraz Wam pokażę jak. Kosztowały około chyba 12 zł czy 13, nie pamiętam dokładnie. Kupiłam je w Lidlu pierwszy raz, więc będziemy dzisiaj testować. Ja będę smażyć je na maśle, może to nie jest do końca zdrowe, bo tutaj jednak trochę tłuszczu na wieczór się dostanie, ale nie wyobrażam sobie innej sytuacji jak smażenie krewetek właśnie na maśle i jeszcze z czosnkiem, tak więc czosnek to jest kolejny produkt i tutaj bardzo fajnie komponują się te krewetki z pietruszką, ale ja również lubię krewetki z koperkiem, jestem trochę inna i przyznam Wam, że chyba nawet bardziej mi smakują. Do tego w procesie smażenia będziemy używać białego wina, ja kupiłam takie malutkie winko, takie małe winka, możecie kupić i w Biedronce i w Lidlu, także one są dostępne bez najmniejszego problemu i zrobię sobie szybką sałatkę bez cebulki, bo na noc nie lubię za bardzo jeść cebuli i to jest mieszanka, miks sałatkowy z kawałkiem papryki oraz z pomidorem i z oliwą, z oliwek, którą zaraz Wam pokażę, bo zapomniałam jej na śmierć tutaj dołączyć. I to jest oliwa, z której zrobimy szybki dressing do sałatki, może też dodam troszeczkę cytryny. To jest baena hiszpańska, fantastyczna, bardzo ostra w smaku oliwa, bardzo trudno u nas dostępna, ale jeżeli macie okazję ją gdzieś kupić, to Wam gorąco polecam. Żeby to nasze krewetki szybko rozmrozić, wlejmy trochę ciepłej wody, normalny, kranowy, do miseczki i wrzucimy te krewetki na jakieś 10 minut właśnie do takiej letniej wody. Najlepiej by było na dłużej, tak na 20, ale nie mamy za bardzo czasu na takie oczekiwanie, bo jesteśmy bardzo głodni. Podejrzewam, że czujecie się podobnie. Tak więc nasze krewetki teraz się kąpią tutaj w wodzie. W tak zwanym międzyczasie przygotowuję sobie czosnek, użyję dwóch takich dorodnych ząbków czosnku, które posiekam i będę je smażyć razem z krewetkami i na boku też szybciutko sobie wymieszam sałatę z pomidorem oraz papryką. No i tyle. I ten przepis jest naprawdę prosty, tu nie ma nic odkrywczego, ale jakiś czas temu dodałam zdjęcie właśnie takich krewetek smażonych na masełku z czosnkiem, z jakąś tam sałatką na boku i było bardzo dużo pytań na temat tej jakże prostej potrawy, więc stwierdziłam, że Wam wrzucę przepis, może Was zainspiruje, jeżeli Wam brakuje pomysłów, tak jak mi czasami, że mam ochotę na coś pysznego, ale też takiego mieszczącego się w kanonach zdrowego jedzenia, oczywiście w pojęciu przekazanym mi przez moją panią dietetyk, to po prostu no totalnie, jeszcze jak jestem zmęczona, wracam, muszę zrobić zakupy, totalnie brakuje mi pomysłów. Ja właśnie tych pomysłów szukam głównie na YouTubie, w internecie. Tak więc tak, widzicie, ja siekam czosnek na spore kawałki, bo ja lubię jak czuć właśnie kawałeczki czosnku. Takie chrupiące. Niekoniecznie musi być ten czosnek właśnie zmiażdżony, tak jak ktoś nie lubi. Zaraz sobie tutaj wszystko oddzielę, wyrzucę. Tak więc moi drodzy, tak te moje proste i szybkie przygotowania wyglądają. Gdyby nie prawa autorskie na YouTubie i to wielkie czepialstwo o muzę, to bym tutaj w tle sobie włączyła muzykę. Zawsze jak jestem sama w kuchni, to muzyczka u mnie gra. Ale nie chcę ryzykować i puścić czegoś, za co mi zdejmą potem film na YouTubie. Niestety moje zdolności krojenia i siekania są dalekie od tych prezentowanych w programach kulinarnych typu Top Chef
czy master szef, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Ja lubię tak, wiecie, tak się pacynkować, tak się pobawić, popieścić. Ja nie muszę szybko aż tak szaleć i wszystkiego robić po prostu na akord, bo obcowanie z jedzeniem jest dla mnie naprawdę bardzo przyjemne. Nawet jak mam nie za wiele czasu. Dobra, czosnek mamy posiekany, krewetki nam się rozmrażają, za chwilę sobie wymieszam te dosłownie trzy produkty, zaleję oliwą, nic prostszego i widzimy się za chwilę. Wrzucamy kostkę masła na patelnię. Jak widzicie, ta kostka jest taka dość spora, nie wiem jaka to jest gramatura, może z 30 gramów? Może plus minus na oko? Będziecie widzieć. Generalnie masło jak się roztopi, to musi tak porządnie przykryć całą patelnię. Moja patelnia jest dość mała, bo tych krewetek też nie jest zbyt wiele. A damy jeszcze kosteczkę, bo ja lubię ten maślany smak. I będziemy tutaj wrzucać nasz posiekany czosnek. I po pół minuty dorzucamy krewetki. Widzicie, tutaj już mam posiekany koperek. Zapach smażonego czosnku. Nie przesadzajcie z ogniem, ja sobie strójki zmniejszam na dwójkę, bo czosnek lubi się przypalać, a jak się przypali, robi się czarny, gorzki i generalnie jest okropny. Sięgam po moje odsączone krewetki, które wyglądają tak, i usunęłam tutaj jakieś poobrywane ogonki i będziemy je smażyć około 3 minut właśnie z tym czosnkiem i po 3 minutach do naszych krewetek będziemy dolewać troszkę wina. Zaraz Wam pokażę ile. 3 minutki minęły i ja będę troszeczkę solić. Nie pieprzyć, nie pieprzymy krewetek. Ja przynajmniej pieprzu nie używam. Już zostały one, jak widzieliście, porządnie posolone. I dolewamy troszeczkę wina. Zaraz Wam pokażę, ile to jest troszeczkę wina w moim przeliczniku. Nie jest to krok niezbędny, ale uwierzcie mi, że wino, to jest białe wino wytrawne, nie wiem czy mówiłam czy nie, to wino dodaje fajnego smaczku. I teraz zwiększamy na trójeczkę i będziemy to wino redukować, poczekamy aż ono nam troszeczkę wyparuje, zredukuje się. I na końcu tego procesu, jak już wina będzie znacznie mniej, to dodamy nasz, w moim przypadku, koperek, ale możecie też tutaj dodać pietruszkę. W czasie, kiedy danie się redukuje, pamiętajmy o tym, aby odpowiednio spożytkować wszystkie produkty, aby nic się nie zmarnowało. I kiedyś pewien sommelier powiedział mi, że wino może być otwarte przez dobę, po dobie ono już nie powinno być spożywane. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale jako, że byłam sommelierem, to całkowicie mu wierzę i ufam. I tym samym wino, które mi zostało, jeszcze dzisiaj musi z tej butelki zniknąć. I oczywiście ten krok w naszym gotowaniu jest tylko i wyłącznie przeznaczony dla osób pełnoletnich. Wasze zdrowie! Po około 5 minutach sos jest zredukowany, więc dodajemy teraz zieleninę. Wyłączamy gaz. Dużo zieleniny, słuchajcie, to jest sama witamina C. I nasze danie główne jest gotowe. Skromna sałatka już jest na talerzu. Dodałam troszeczkę bazylii, żeby przyprawić troszeczkę aromatu. I na boku znajdą się moje krewetki, które mają sporą ilość zieleniny, jak już mówiłam. Całe danie prezentuje się tak. I jest na pewno przepyszne. Te krewetki zawsze wychodzą, słuchajcie. Jeżeli je będziemy smażyć za długo, to one się zrobią takie twarde i gąbczaste. No i jak to w każdym kulturalnym domu, za chwilę wyjmę kieliszki do wina
w zasadzie jeden kieliszek, bo już tego wina dużo tutaj nie zostało. Wleję sobie trochę winka i mam kolację gotową. Do tego dania świetnie pasuje zwykła biała pszenna bagietka, ale ja unikam węglowodanów wieczorami. Jeżeli byście pytali od kiedy, to od dzisiaj, moi drodzy. Tak się akurat złożyło. Pora na mały testing. Wziąłam taką małą krewetkę bez ogona. Nie wiem, jakiej reakcji się spodziewaliście, ale jest wyśmienita, jędrna, idealnie słona, fantastycznie smak zieleniny, czyli koperku, skomponował się z masełkiem, z cząskiem. Naprawdę danie jest proste, szybkie, wyśmienite. Oczywiście o niebo lepiej smakowałoby, gdyby krewetki były świeże, ale niestety nie ma opcji zakupienia dla mnie przynajmniej nigdzie w okolicy świeżych krewetek, więc cieszę się z tego, co mam. Zabieram moje danie, idę po kieliszek i będę jeść kolację. Smacznego, mam nadzieję, że skorzystacie z mojego super szybkiego i prostego przepisu na kolację. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!